Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku z Postal 2 Paradise Lost. Zaczynamy dzień wtorek. Moja misja jest zdobyć papier toaletowy, dostać płyty gównia oraz zniszczyć konkurencję komputerowych. Dobra, mamy tu broń. Coś ciekawą, gazetę też mamy. Boy, whatever Płyce happened to the good old-fashioned expansion premierowej. pack? Gry. Not that I care about video games, I mean. Dobra. Nasze bronie są wszystkie, kurde, ale mamy tych broni sporo. Nie spodziewałem się, że tak szybko mi się uda ich tyle zdobyć. Może pierwsze pójdziemy do centrum handlowego. Byśmy musieli wyjść z tego kościoła, bo nawet nie wiem, gdzie tu się wychodzi, tak szczerze. I tu w kościele gry tu robią. Ciekawe, ciekawe. Ej, a na tap nie jest ten? No właśnie, na tap może zobaczyć wszystko, co tu jest. Płyta główna dostać do krainy zabaw. Wykrywa czy ryb. Może znaleźć coś więcej niż rybki. To bądź wiernego przyjaciela. To jest tłumik. No tu jest żarcie, nie? No tu nic więcej nie ma. Dobra. Możemy sobie popływać. No ta woda fajnie tutaj działa. Dobra. Idziemy dalej, bo tu nie ma sensu. Tu się wychodzi w ogóle z tego kościoła. Bo nie wiem za bardzo, tak szczerze. Gdzie tu wyjść? Z której strony tu się wychodzi w ogóle? Tu? Nie, tu jesteśmy u góry, kurde. Co to jest? O, to jest wyjście. Ale takie niestandardowe wyjście. O, dobra. Nie straciłem żyć, to jest właśnie o co chodzi najbardziej. Ale szybę wybiłem. No jakoś musiałem sobie poradzić, żeby wyjść. Będzie chyba wyjście. No pewnie. Dobra, teraz w którą stronę, bo ja nie wiem teraz. Chyba w drugą trzeba iść. Tu się przejdziemy. No tak, tu nie są w centrum handlowego. W centrum handlowym. Pewnie widzę przejście gdzieś. No właśnie. Tak sobie myślałem. Gdzie my wyjdziemy w ogóle teraz? A, czyli musimy iść prosto tylko do centrum handlowego. Prosto my tylko pójdziemy. To jest to centrum handlowe? Nie, to nie jest centrum handlowe. Centrum handlowe się gdzieś tam po drabinie wchodziło, z tego co kojarzę. Albo tu, albo po drabinie można wejść. O, apteczka za mną leży i dynamit. Apteczki nie potrzebuję teraz. Kota zebrałem, drugiego. Ciekawe, czy tam leży też jakiś ten bronie, czy nie? Są! Ale fajnie, że można zbierać to codziennie. Jakieś tutaj bronie można pozbierać. Dobra. Idziemy górą. CCCP. CPMCP pogania. Dobra, zapiszemy sobie teraz gierkę. Właściwie to teraz musimy szukać z tymi grami. Czy to będzie z grami tutaj? Cute puppy. Nic tu nie widać, kurde, tak szczerze. Nie wiem, czy to jest tu. Mam pistolet automatyczny. Udało mi się zdobyć. Ale tu jest ciemno, ale to chyba nie jest tu. Mi się przynajmniej wydaje, że to chyba nie jest tu. Nie, to raczej tutaj to nie będzie. Kurde. I co strzelasz do mnie, Deklu? Się spali... cut through a tin can and still make Julian fries. Tu był zoologiczny. Tam nie. Kurde, nie wiem gdzie to je będzie. Muszę gdzieś to zanieść, tylko nie wiem gdzie dokładnie. Płyty główne, zanieść, dostarcz płyty główne, ale gdzie do te płyty główne dostarczyć? Gdzieś tu musi być jakiś sklep z tym.
Jest też tak ciemno. O! Tu mamy kamizelkę. Zdobyliśmy kamizelkę kuloodporną. Będzie nas chroniła. A tu jest ciemno, tu nic nie widać. Ja pierdolę, nawet nie wiem jak wyjść stąd. To coś jeszcze nie ma tu nic. Nożyczki. To jest ten świr. Ci świry tu są teraz. Coś z tymi świrami się tutaj. Dobra, spieprzaj, nie wiem, te broń. Ten. Kurwa, gdzie to może być? Tak to jest, jak nie grałem w ogóle, pierwszy raz gram i szukam tutaj, gdzie co jest tak naprawdę. Bo nikt nie wie, gdzie to jest. Kurde, tu nic nie ma. Wygląda jakby jakiś boss miał być, coś takiego, ale to nie wiem. Jakaś arena przygotowana. Nie wiem, gdzie mam zanieść te płyty główne, wiecie? Tu chyba raczej nie. Tu raczej nie. Może na dół gdzieś, kurde. Też nie. Dobra, zejdźmy tu na dół. Tu nie wiem, co tu jest, też jakaś ściana. Zamknięte. No tu jest jedynie otwarte, ale tu byliśmy ostatnio. Tu jest ten zoologiczny, nie? A znam te świry tu. Wolę mu uciąć łeb zawczasu. Kurwa jeszcze. Debila. To będą te bronie nadal? Będą. To naprawdę tylko nożyczki teraz mogę podnieść. No dalej. Mogę to przejść. Kurde, nie wiem gdzie to jest, tak szczerze. Muszę schować tam broń. Zaraz tu jacyś inni się palą i co? Tu mogę kupić broń i amunicję, ale fajnie. A tu co? Apteczkę tu mogę kupić. Kevlar. Ej, fajnie. W sumie, że takie coś tutaj wymyślili. A chyba w podstawie dwójce, w tej podstawce też takie coś było. Coś tak kojarzę. Kurde, nie wiem gdzie tu iść. Może tu? Gdzie to może być? Wymyślają jakieś pierdoły. Może tam? Może tu? Tu stoisz, czy idziesz, czy co robisz? A pierdolę. Się zastanawia 10 razy. W takim razie trzeba przyspieszyć tu. Nie wiem, to broń. Każdą nazwę trzeba chować jeszcze. Chyba nie tutaj. Wodę podniosłem? Serio? Nuka, może nadawać ekstra amunicję potrzebne do spluwy. Dobra. Ale ja tam wody nie potrzebuję zbytnio. Można podnieść garnek? Nie można. Myślałem, że to będzie jakaś broń. Garnek. Jego też tu nie można podnieść. Lipa. Ciekawe gdzie jest ten sklepik, kurde. Może tam jest ten sklepik. Albo tu u góry. To wygląda jakbym był w drugiej części centrum handlowego, czyli gdzieś tu chyba. Albo tu jest wyjście, bo to też może być wyjście z centrum handlowego. Albo druga część centrum handlowego, też tak może być. No nie, właśnie gdzie tu iść?
wiem, czy nam dobrze idę, tak szczerze. Książki jakieś palą. Ej, zbliżam się do tego. Dobra. Będzie gdzieś tu, chyba. Skoro się gdzieś tu zbliżam, gdzieś tu musi być. Pytanie gdzie? Może u góry? No bo już jestem praktycznie w tym miejscu, gdzie mam być. To może gdzieś będzie u góry w takim razie. Tu jest wyjście ewidentnie. No albo na dole. To są jakieś pomieszczenia. Te panie tu. Tu było słychać coś. Może pode mną? To jak tam przeskoczyć, nie przeskoczę tam teraz. Ja pierdzielę. Chodzę tu jak kretyn 10 minut już. Chyba ja sobie na miejscu. Ale jednak nie do końca. Przecież tam dalej nie ma żadnego wejścia. Wejście od innej strony jest, może wejście jakieś. Pytanie od której? A może będzie to jest tu? To bardziej mi na filmy wygląda. Hi there. I'm here to deliver this season's hot new game sensation courtesy of Papa Desi. I'm sorry, but I cannot accept a video game that espouses such vile and immoral filth. I must reject your violent game on my moral grounds. No. You better accept this game unless you want to see your insides strewn across those moral grounds. You got spunk. I like that. Tell you what, meet me in the back room and maybe we can work out a deal. Dobra. Idziemy na zaplecze. Ah, that's the stuff. No i co? Aha, tu jest przejście jeszcze. You see, I run a little business on the side. You might say I'm the kingpin of a massive gun trafficking operation, but you didn't hear that from me. Right now, I only need a few extra firearms to complete my next shipment. Just drop the right guns into those crates, and I'll be happy to take that game off your hands. Zobaczcie. Jak się wyrzuca broń? X? Opcje, sterowanie, działania, skok, rozpory, kopnie, okrzyć, nie. Łuby broni, wyrzucanie, wyrzutnie tu jest, napalm, może ekwipunek, wyrzuć X, niby X. No ale nie działa coś. Jak mam wyrzucić broń? Jest problem. Jest problem, panowie i panie. Bo nie potrafię wyrzucić broni. Opcje jeszcze raz. Sterowanie. Ruch. Działania. Z jest wyrzucić broń, dobra. Karabin. A teraz piszę. Na Z się wyrzuca.
Co to jest? Granat? Gdzieś tu miałem ten granat. Bazuchę gdzieś tu też znalazłem. And another one bites the dust. Dobra. Co jest z nim pogadać? Nie, jakoś niezbytnie nie jest rozmowny. Tak szczerze. Dobra, to idziemy tu. Kurde, można wejść też? Bajo jajo. Też jest wyjście od góry, zobaczcie. Pominęłem to wyjście. Dobra. Możemy stąd uciekać, tak mi się wydaje. Gdzie tu iść teraz? Koło drogi tu mamy przed sobą. A gdzieś było wyjście u góry tutaj. Kojarzę coś. Gdzieś tu było to wyjście, tu chyba było wyjście. Pytanie, gdzie my wyjdziemy w ogóle? Nie wiadomo, gdzie wyjdziemy. To lepiej tu nie wychodzić tak naprawdę. To nie wiadomo, gdzie wyjdziemy. No, bo spróbować i zobaczymy, gdzie my wyjdziemy. Szybki zapis. Gdzie wyszliśmy? Kurwa, w takim jakimś pojebanym miejscu. Mi się właśnie wydawało, że jakimś... Ale tu w sumie nie byliśmy jeszcze, więc... Zwiedzimy sobie przynajmniej co nieco. Albo byliśmy tutaj? Byliśmy chyba. W sumie to nie wiem, czy dobrze idziemy. Gdzie my w ogóle idziemy teraz? Dobrze chyba. Dobra. A mam kawę drogi przed sobą jeszcze. Cztery koty mam. Znalazłem karabin maszynowy z powrotem. No, te rzeczy mi się przydadzą. Czy pobrać te rzeczy z powrotem, bo ja musiałem je wyrzucić. Ale pistoletu nadal nie mam, ale to nic. Najważniejsze, że karabin odzyskałem. To jest najważniejsze. Się udało karabin odzyskać. No już karabin mam z powrotem, jeszcze mi brakuje tylko pistolet, ale mam inne jakieś dwa pistolety. Strzelbę też się udało odzyskać. Karabin ma teraz mało naboi, przynajmniej miał więcej. No dobra, no cóż, nic się takiego złego nie stało. Tu wszystko też pozbieramy, no właśnie, tu sobie pozbieramy. Gdzieś tu leżały te bronie wszystkie. Nie wiem, gdzie leżały dokładnie, gdzieś tu być w tym biurze. Kurde. Zbierałem wcześniej, tu jest, o. Te dwie. Granaty jeszcze by się przydały, ale granatów tu chyba nie było. W biurze. Dobra. Cofamy się, idziemy z powrotem. Tu też nie ma, nie? Dobra. O, pistolet. Odzyskałem, tylko pytanie, czy on teraz będzie miał faktycznie tyle. No, tylko 9 naboi ma teraz. No nic, no. Straciliśmy to. Nic się nie stało, no. Przecież bez przesady. Tu było pełno broni. No. Kota jeszcze mamy. Tu też jest.
Na razie nic nie kupuję, bo nie potrzebuję. Zapiszemy sobie gierkę. Nie, muszę zobaczyć, gdzie ja jestem w ogóle, bo ja tu zacząłem chodzić. No to pojedziemy na lewo i pójdziemy cały czas prosto i pójdziemy się dodać po tej płyty. O, kolejne granaty jakieś. Teczki nie potrzebuję na razie. Tu dojdziemy, to jest tu. To jest tu. So, dojdziemy tam. Tu, o kurde, tu są takie zawiasy jakieś dziwne, więc w części otwieram mapę. Ale idziemy sobie, idziemy. Ogólnie ta postal mi się podoba nawet. Nawet mi się to podoba. Trochę teraz się troszeczkę nudno zrobiłem, muszę tak chodzić, mapę otwierać co chwilę, więc... No, bo ja tutaj nie ogarniam tej... Gdzie tu się chodzi, właściwie. No i co teraz tu w lewo gdzieś po skosie? Chyba tam. Tutaj po skosie w lewo. Ta gra ma tyle lat, a mimo to bardzo fajnie mi się w nią gra. To będziemy koło knajpy przechodzić. Musimy tą knajpę znaleźć. Knajpa była chyba w tą stronę. Tu i w prawo. Tak? Tak, w prawo i później prosto. Drogi, czyli tu raczej będzie prosto już. Teraz gdzie? W prawo? Tu? Tak wygląda, żeby tu trzeba było iść. Tylko jak tu wejść? Aha, tu są na dole. Się wchodzi tutaj na dół. Ja pierdzielę, to by wymyślili to. Wejście podziemne jakieś. O, pogoda się zmieniła, pada. Zmienne pogody tu są nawet. WH, budynek WH, to będzie to? Ekstra budynek? No tak, bo to chyba innego takiego większego, tu nie stoi żaden inny budynek większy. O kurde, jeszcze tu się czekać. No nic, poczekamy sobie, nie jest ich aż tak dużo. Czterech. Jakieś kible tu mają? Up yours, pig! I can help you over here, please. Hey! Welcome to the wipe house. How may I wipe you today? Is this everything? Uh-huh. No, co my tu mamy kasę? Mamy to. $200. $208. Don't make it. Be call secure. Ja mam 208. Czyli cała kasa praktycznie. Hey! Welcome to the wipe house. How may I wipe you today? Is this everything? Yeah. That'll be $208. I'm never shopping here again. Please calm down. Bite me. 208 miałam, akurat mam 208 kasy. Welcome to the wipe house. How may I wipe you today? Sup. Been better. Glad to hear it. Is this everything? Yep. That'll be $208. What kind of clip point are you running here, yokel? Let's work this out peacefully. Shut up, moron! Welcome to the Wipe House. How may I wipe you today? Hi there. I'd like your finest roll of ass wipes, please. That'll be $238. I'm sorry, but you need more money. Fuck you. Shame about that sudden price hike. Hey, why not earn some extra money at the local Cash for Cats vendor? He's set up just outside the store. If you say so. Kurde. Brakuje mi trochę kasy. Ja pierdolę. Czy co ja to załatwię trochę inaczej? Ja to mam swoje sposoby. Się nie będę pierdolił z nimi.
potrzebuję kasy i tyle. Znaczy gdzieś ster taśmę. Hey, these things really don't need sharpening. Tu idzie tego tworzyć, no szkoda. Idę po starej taśmy. Kurwa, skąd? Dobra. Gdzie oni tu są? Kurde, to nie będzie nigdzie starej taśmy. Może być tu sobie taśma przecież. No właśnie, tu jest właśnie problem z... O! Mam się tu skoczyć. Tu. Tu. Nie doskoczyłem, ale dobra. Pójdziemy sobie tutaj. Damy się stary taśma przecież. Wow, these things never get dull. Dobra, tu jednak nie masz stary taśmy. Gdzie jest to stary taśma? Kurde. Heads up. Dobra, idziemy dalej. Szukajmy tutaj, czy nie ma kiblu, może gdzieś jesteśmy. O kurwa. Co tu się odpierdala? Tu jest wody dużo. Tu się jeszcze zapełnia cały czas woda, dobra. Checkpoint zapisywanie. Ale tu dużo gówna jest. Pizza na tym, ja pierdolę. That was rather rash. This thing would come and take it. Mission accomplished. No jest stara taśma w końcu. Toilet paper now. Why not head through that employee's only door and help yourself? Shit. Drop it, asshole! We got a situation here. Kurwa, jeszcze policja. Dobra, damy sobie radę, no spokojnie. Spokojnie, kurwa, wiedziałem, że tam będzie trzeba do góry. Dobra. Wychodzimy stąd, kurwa, jak najszybciej. Awesome. Ja pierdolę. Wow, these things never get dull. Ale pięknie, że tyle zebrałem tego. Yeah. Ja pierdolę, gdzie tu jeszcze iść?
Poczekajcie, bo też w sumie wyszedłem stąd. Teraz bym mógł wyjść tutaj w stronę knajpy. No, chyba najlepiej tak. Najpierw iść. Dobra, wychodzimy. Teraz na prawo znowu. Idziemy na prawo i tam pójdziemy w tamtą stronę. Gdzie ty idziesz, to w ogóle F5. Szybki zapis. Na prawo. Dobra. Znowu deszczowa pogoda. Patrz, parasole mają, będą mają. Takie realistyczne bardziej, nie? Że parasole trzymią. Przedtem tego nie było. Takich rzeczy nigdy. Po stalu. Sobie nie przypominam. Bo musimy iść tak, jest ścieżka, tak mi się wydaje. Nie wyobrażam sobie inaczej. Kotek. Mam 8 kotów już. Kurde. Jakaś szyba jest? Nie. Ej, chyba zboczyłem ze ścieżki trochę. Czekajcie. Się trochę teraz pogubiłem. Nie wiem, czy w tą stronę. Tam, dobrze idę. Teraz przejdę tam i już będzie trzeba iść. Bo jednego kotka podniosłem. Mamy 9 kotów. No cały czas prosto, ten budynek na wprost będzie chyba. Nie wiem, czy ten budynek na wprost? Czy tamten na wprost? Chyba ten. Jak tu wejść do tego budynku? No, wygląda jakby ten był budynek. Ten tutaj znaczy się. Kotek. 10 kotów. I suppose it's time to carry out a little corporate warfare. No, wojnę muszę przeprowadzić teraz. No, zapiszę sobie na jakiś normalny zapis. Things really don't need sharpening. You probably think I'm not a nice person. Wiesz, no są może jakieś inne, to przecież ciągle muszę tym samym robić. O, na przykład nożyce ogrodowe sobie wezmę. Wiecie co, chyba szybciej będzie, jak jakieś zacznę granaty czy coś używać. Gdzie tu mam jakiś kulbak? Granaty czy coś, bo... Od razu widzicie 12. Go long. Który ty jeszcze przeżył komputer? Chyba nie wiem, gdzie są jeszcze te komputery, które by tu jeszcze przeżyły. Nie widzę tu żadnych komputerów jeszcze, które przeżył. Kurde, ciekawe gdzie one są jeszcze. Chyba są większość porozpierdalane już. Thank you.
Dobra. Tu też się udało wszystkie rozwalić. Ten jeszcze tutaj chodzi o zmiarę. Aż za chwilę będzie rozwalony. 60. Jakieś łopata, coś. To już mam. Łopatę przecież. Preorder z ekskluzywnym DLC plus aktualizacją do premiery. Preorder z ekskluzywnym... Nie patrzę jako DLC. Nie wiem, o co tu chodzi. No. Elegancko. Here, catch. Kurde, przez siebie to... Ja pierdolę. Przez debila to zginęłem. Czy tę grę? Ja pierdolę tego miejsca, serio. Zeklam tego miejsca. Czy tam mogę teraz? Ja pierdzielę. Go long. No, elegancko. Gdzie tu jeszcze mają te komputery? Rozwalę te wszystkie komputery, gdzie one tu mają. Butt sauce. No nie wiem, gdzie oni tu mają jeszcze te komputery. Może tu trzeba faktycznie gdzieś iść. Na prawo. Dobra, może wezmę strzelbę normalną. Bo strzelbą też to mogę zrobić. Mission accomplished with extreme prejudice. No i elegancko. Looks like the day is done. Time to return to the church. Co i tu odpierdalają? What? O, skarbiec się otworzył. Ja się właśnie zastanawiam, jak otworzyć ten skarbiec. Ten gościu siedzi w tym skarbcu, to go załatwimy. What's going on out there? I'll kill you! Dobra, idziemy stąd. Wszystko załatwione. Idziemy zobaczyć ten skarbiec jeszcze, co tu jest ciekawego. O kurde. I feel better already. Pteczka, pączki. Dużo shotguna. I tyle w sumie. Nic tu więcej nie ma. Dobra. Idziemy z powrotem. Szybki zapis. Zapiszemy normalnie teraz, bo już tutaj faktycznie skończyliśmy ten dzień. Musimy się stąd ewakuować. And it looks like the day is done. Time to return to the church.
kościoła, no nie wiem, właśnie czy jak pójdę w tą stronę, to w tą stronę tu i trzeba do kościoła wrócić. Wystarczy, że chyba przejdziemy przez jedno przejście, to powinno już się ten teleportować do kościoła, tak mi się wydaje. A mam nadzieję, że nie będziemy musieli tak kawał iść jeszcze do kościoła. To tu się szło, nie? And it looks like the day is done. Time to return to the church. Idziemy do kościoła. I'm guessing these guys won't be too pleased the next time we meet up. Better stay frosty. Na deweloperów też trzeba uważać. O, jakie panie, laski tutaj. Great job, dude. The church really appreciates the work you put in. Right. Now about Champ. Yeah, you want to find and cure Champ. Have no fear, for I have the knowledge you need to know. Yes, sir, I, and I alone, possess the secret. And all I need to do now is tell you that little thing. To find and cure Champ, that one single secret you need to know is... What the? Get in the fucking business. Oh, shit! These zombie assholes are breaking in from the fucking cemetery! Remember, to take these guys out, you gotta go for the head. Speaking of getting head. How's it going? Vince? Oh, great. Now my day is complete. Nothing personal, man, but you're fired from life. Damn, this whole place is being overrun. I better find a way out of here. Kurwa, man. Co muszę zrobić teraz, bo nie wiem. I gotta find more of that good stuff. Nie za bardzo wiem, co teraz mam zrobić, tak szczerze mówiąc. And it looks like the day is done. Time to return to the church. Nie jestem w kościele. Nie wiem, czy jeszcze jakiś tu został. Bo muszę wszystko załatwić. Hope there's still room in hell left. O, głowa krowy. Czemu on we mnie walczy? Ja pierdolę. Amunicja do strzelby. Czy głowę jej rozwalać? Dobra, są rozwalone wszystkie głowy? Chyba tak. Dobra, idziemy dalej. Hey,
No ty kurwa, debilu jebany. Tutaj kurwa idioci jebani. Wszystkim głowem muszę rozwalać, żeby nie było. W którą stronę, czy w tą, czy w drugą. Naboje to do strzelby są. I w sumie tu apteczka i tu nic więcej tu nie ma, czyli w drugą stronę trzeba iść. Tu jeszcze gdzieś są te dziady jedne. Jak tu jest? Ostatni przeżył. Ale wiecie co, ja sobie wezmę życie, żeby nie było. This can't be good for me, but I feel great. Jakoś któryś jeszcze tu przeżył. A, bo one głowę straciły, ale nie zniszczyły mi głowy. To przez to. To ta głowa jedna gdzieś tam musi leżeć. To nigdzie. Dobra, poznikały, pozabijane wszystkie. Kurde, właśnie nie wiem, czy to są pozabijane wszystkie. Czy na cmentarz jeszcze wejść, zobaczyć. Looks like I'm running this monkey farm now. To jest bardziej efektywna chyba. Hope there's still enough room in hell left for these guys. Się wydaje, to jest bardziej efektywna metoda. Świgać po prostu te. Tu są jeszcze.
Ja pierdolę. Jak tu jest? Masakra. Nie wiem, czy to miałem iść, czy nie. Nie wiem, gdzie iść tak właściwie. Dobra, idziemy tutaj jeszcze przejść, nie? Zobaczyć, że tu gdzieś są jeszcze te wrogie. To chyba nigdzie nie widzę już. Tam już jest wyjście. No, dobra. O kurwa. We are triumphant over the zombie oppressor Vince and his clan. And who do we have here? Don't mind me, I'm just passing through. Holy me, it's the dude, Vince's second in command. You're the tyrant who exterminated so many of our kind and whipped my ass 11 years ago. Quick, my minions, take him prisoner. Oops. We have some unfinished business to take care of. You're gonna be spending the night in the junkyard. Środa. No to pięknie. Co tu się dzieje? Hell, what a day that was. I saw my former employer become one of the undead, got captured by a horde of mad cow Tourette zombies, and finally ended up imprisoned in the junkyard of a demonic bovine overlord. And despite all that, I'm still no closer to finding Champ. Yep, looks like it's another fine mess you've gotten yourself into. How do you plan to get out of this one, Skippy? Say, I've been meaning to ask, is there someone else hanging around inside my mind? Oh, pay no attention to me. I'm just that little voice in the back of your head. But don't you worry. I'll be out of your hair soon enough. Don't look now, but your friend Beelzebessie's headed this way. It is my lady, oh! It is my love! Soon we'll be together in loving matrimony! But first, I need to take care of that cash flow problem! You there! The dreaded undead oppressor! I need your help! I have just met the true love of my life, and we are set to be wed today! Our marriage will be beautiful, but there are still errands to be completed before the ceremony. My zombie minions are too brain dead to be of any use, so you will perform these tasks for us. And what's in it for me? Help us, and we won't feast upon your flesh and wear your shredded entrails as neckties. Fair enough. What do I have to do? I require money in order to satisfy my soon-to-be-wed wife's insatiable chocolate habit. It would be immoral to take your cash, so we'll earn the funds the good old-fashioned way, through a scam charity. Just ask any yokel you can find in town for donations. Charity money will only get us so far. Bring me a breast pump so that I may make a fortune selling my kosher daddy's milk to the public. There should be one at the local old Coots farm, and be sure to get the kosher model. My teats are sensitive. I plan to spend our honeymoon in our wondrous new home. But the damn air conditioner is broken. Find some AC parts so we can build a new unit. I'm sure you can find at least one part somewhere in this trash heap. Check the insolent humans market to see if any of the dealers has a part for sale. And I've heard those crazies at the loony bin worship one of the pieces. Ransack the place. Finish these tasks, and I promise your head won't end up on a pike. Maybe. Dobra, ja wam dziękuję bardzo też za oglądanie tego odcinka. Dziękuję bardzo też za oglądanie tego odcinka. Dzięki, na razie, cześć, łapki, pa, pa.